Jesteśmy pod bramą zakładów chemicznych Blachownia, lub raczej tego, co z nich zostało. 60 hektarów przemysłowego terenu ogrodzonych płotem i drutem. Tu wyjechałam stamtąd, ponieważ tam stoi strażnik i pod bronią ostrą jest. Stary szyld, że nie wolno fotografować. Kanał Gliwicki, częściowo zamarznięty. Tam do Gliwic jest ujście, a tutaj do 98 km Odry z tej strony. Most na tym kanale. I pomnik za szyldami. Pomnik walk o wyzwolenie tych terenów spod okupacji niemieckiej, ponieważ na terenie tego zakładu był obóz jeńców pracy przymusowej dla Polaków i innych narodów. Niemiecki obóz zagłady. Karl Bleichhammer. Za chwilę tam pojedziemy, ale teraz jeszcze tutaj, proszę Państwa, za tymi budynkami, które częściowo są w jako takim stanie, kryje się 60 hektarów wyrżniętych instalacji chemicznych, które do tej pory, z 20-30 lat temu się to zaczęła, ta degradacja Blachowni, pracowały. Laboratorium przy tym, chemia, stolica polskiej chemii Kędzierzyn. Blachownia jest dzielnicą Kędzierzyna. Za tymi budynkami nie ma już nic. Byłam tam kiedyś z pewną osobą, która miała przepustkę. Nie ma nic. Byłam przerażona, wyrżnięte, zezłomowane są te instalacje. Nie ma nic. A teren rozparcerowany. Między innymi prezes obecny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Boniek, Ruda Wiewióra, ma tutaj ogromny część tego terenu w jakiej formie nabył, jak on to nabył, ten Boniek i po co, proszę Państwa, to trzeba się o jego spytać. Tu apel do dziennikarzy, żeby się zainteresowali tematem, ile hektarów terenu przemysłowego nabył i w jaki sposób Zbigniew Boniek. Pojawia się bardzo dużo samochodów na niemieckich rejestracjach. Niektórzy mieszkańcy Kędzierzyna pogodzili się z tym, że Niemcy tu sobie kupują za złotówkę lub tak jak kurażdże za ceny worków z cementem. Te nieruchomości są bardzo cenne, tak samo jak nieruchomości w innych, na terenie innych zakładów, jak stocznia w Gdańsku, gdzie nie wiadomo osoby, jakiej w ogóle narodowości i jakie to firmy, w jaki sposób nabyły te tereny. Te tereny w planie zagospodarowania miasta są przeznaczone na zakłady przemysłowe, a więc jest to nie lada gratka. Mają infrastrukturę, tory, kanał, czyli żeglowną, nawet drogę. Komu się to rozdaje pod stołem? Kto to i tutaj, co tutaj zamierza robić? I dlaczego zniszczono działające zakłady? Jak już na innych filmach mówiłam, po 1975, kiedy wcielono Kędzierzyn do
koźla, odebrano mu herb, pół orła piastowskiego, pół próbówka, zamieniono na trzy kozły czarne na żółtym tle. Zaczęła się degradacja tych zakładów przemysłowych. Między innymi mój tata, który tu pracował kilkadziesiąt lat, przeniósł się wtedy do Huty Katowice. Nie wiedział o tym, co tu się będzie działo. I prawdopodobnie trzeba było usunąć wielu zasłużonych, tak zwanych bohaterów pracy. No, to były osoby bardzo dla odbudowy Śląska zasłużone. Trzeba było poprzenosić do innych miejsc, żeby oni nie przeszkadzali w likwidacji tutaj tych zakładów chemicznych w Blachownie. Tak samo jak trzeba było ubić, no już trzeba to mówić w taki sposób, ubić ilu generałów, ilu oficerów Wojska Polskiego, żeby wtłoczyć Polskę do NATO. I to odwrócenie sojuszy, jakie to ma skutki dla nas na dziś i jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć po wtłoczeniu 15 lat temu Polski do NATO i do Unii Europejskiej 10 lat temu. Miało być lepiej, ale czy jest? Raczej na pewno nie jest. Ja Beata Andrejas, Królewska TV. Kędzierzyn.